Jak się okazało, jesteś tym, co jesz, nie mogło być bardziej trafne, bo w zeszłym roku Szeliga mocno pchał zbiórka. Ej, dobra, ale tak szczerze, to Konowski, ja jestem przekonany, że jak Szeliga ten odcinek obejrzał, to się cały zagotował i mówi, że Konowskiego jesteś tym, co jesz. Charytatywną dla swojego trenera Rafała Tomczaka, który w naprawdę przerażający sposób nagle zasłabł podczas walki. Drugiej rundy. Oj! Zatrzymał mu się wtedy serce oraz wpadł w śpiączkę. Po wybudzeniu ze śpiączki, ale byciu w stanie wegetatywnym, Szeliga wstawiał z nim zdjęcia na Instagram, pisząc ckliwe opisy, czyli na przykład: tak jak on mnie nie zostawił i we mnie wierzył, tak teraz ja w niego wierzę i nie zostawię. Ciągle pompował tę zbiórkę na rehabilitację na programach Fame. Tutaj wraz z federacją postanowiliśmy, że będzie licytowane na Allegro miejsce w moim narożniku. Wizerunkowo na pewno dobrze mu to zrobiło, bo był propsowany w wielu artykułach i komentarzach przez widzów. I oczywiście chwała mu za tę pomoc. Zajebiście się zachował. Będę prowadził mordeczki, licytację, mam koszulkę reprezentacji Polski. Nie, no moim zdaniem Szeliga mimo wszystko z bohaterem tej całej sytuacji. Najpierw nie zostawił trenera w potrzebie, a potem nie zostawił też jego żony, tak? Jak już zrozumiał, że dla trenera zrobił wszystko co może i bardziej pomóc już się nie da, to stwierdził, że pomoże jego żonie i dzieciom i się zaopiekował. Ja jestem dumny z takiego szlacheckiego podejścia. Pomagać od samego początku. Ja nie muszę tego robić, ja nie muszę pomagać. Czuję taką potrzebę, że muszę to robić po prostu. Jak kurwa można mówić, że ten trener to był jak jego ojciec, najlepszy przyjaciel, wręcz wycierając sobie mordę jego zbiórką charytatywną na rehabilitację. Ale potrzebuję pieniędzy na wózek teraz, będziemy mógł kupować, żeby mógł po prostu wstać z łóżka i żeby go przewieźć, żeby mógł pokazać troszkę świata. Po to, żeby po jakimś czasie pukać jego żonę, podczas kiedy chłop żyje i siedzi sparaliżowany. Oraz flexować w internecie nie swoim dzieckiem i odnosić się do niego jak do własnego syna. Do przedszkola? To dawaj, wsiadaj do fury. Pan Szeliga wszedł w bliską relację z żoną swojego byłego trenera, komentuje jej fotki, dodaje zdjęcia i nagrania z nią oraz bliską relację z żoną swojego byłego trenera, komentuje jej fotki, dodaje zdjęcia i nagrania z nią oraz jej dziećmi. Prawdopodobnie właśnie wprowadza się do jego domu i buduje tam swoje studio do live'u. Jak moralnie można tak nisko upaść? Wśród takich przyjaciół to psy zająca zjadły. Sam podczas swojej krótkiej, ale bardzo intensywnej przygodzie z treningami poznałem, co to jest relacja z trenerem. Zrobić swojemu trenerowi takie świństwo, brak jakichkolwiek zasad, przede wszystkim moralnych. Ona na mnie jak jakieś inne wiadro wody. Tak jak jestem w stanie zrozumieć kobietę, że chce wychować swoją dwójkę dzieci i szuka partnera do wsparcia, ciężko przeżyła, że jej mąż jest w stanie wegetatywnym. No nikt tego nie brał w ogóle pod uwagę, naprawdę, że wydarzy się taka tragedia. Jak ktoś nie wie, to osoba w takim stanie ma zachowaną przytomność, ale nie ma świadomości i pełnego kontaktu z otoczeniem. To wielki zasadowiec i prawilny prokurator Szeliga bierze się za żonę swojego przyjaciela czy bliskiego trenera. Czasami nawet nazywał go swoim ojcem. Zacząłem go traktować jak ojca, dlatego też czuję się teraz obu... Nie, no ja uważam, że to totalnie przykre, tak szczerze, bo widzicie, ja wczoraj rozkminiałem tę sytuację z Natalią, żeby na pewno jest to dobre czy niedobre, ale wiecie, co mnie najbardziej ugodziło, co jest w tym wszystkim najgorsze? To, że Szeliga ostatnio, chyba dzisiaj albo wczoraj na live'ie, stwierdził, że w sumie to nie był jego kolega ani przyjaciel, tylko on mu pomagał, a na face to face powiedział, że jest dla niego jak ojciec, więc to jest tym wszystkim najbardziej takie godzące. No brękę. Puknie się w łeb, ta kobieta i Szeliga. Tylko ona została tym dzieciom. Natomiast jest też druga strona medalu. Niektórzy uważają, że Szeliga dobrze postąpił, bo w końcu doskonale znał Rafała, pomagał jego żonie zbierać kasę i był z nią w cięższych chwilach, a trener już od 2 lat jest w stanie wegetatywnym i nie ma na horyzoncie perspektywy na wyzdrowienie. Natomiast tutaj głównie roznosi się o kręgosłup moralny Szeligi. Na przykład... A jest jeszcze jedna rzecz, którą wychwyciłem. Jeżeli się nie mylę, to na swoim Insta Stories Szeliga powiedział jakiś czas temu, że kobieta, z którą się spotyka, to jest kobieta, którą zna od 2 lat, ale w związku jest z nią od niedawna. A później na live'ie bodajże powiedział, że on jej nie znał wtedy, kiedy znał trenera. Inaczej, ja uważam, że oni, z racji takiej, że już stali się jednak osobami publiczną, inaczej, Szeliga jest osobą publiczną, więc ta sprawa też staje się publiczna. To, że ona jest, ta sprawa mam na myśli, jest bardzo moralnie chwiejna, to nie dziwnym jest, że wzbudza to emocje publiki. Bo zachowanie po prostu Szeligi, jak sobie przeanalizujemy jego wcześniejsze wypowiedzi i te obecne, wychodzi bardzo słabo. Więc ludzie po prostu są tym podirytowani. Ja kompletnie się nie dziwię, że to się spotkało z tak dużym negatywnym odzewem. Ja też sobie dzisiaj z kolegami prywatnie rozmawiałem na ten temat. W sensie zapytałem hipotetycznie z ciekawości, jak oni się zapatrują na tego typu sytuacje. To wszyscy koledzy stwierdzili, że niezależnie od tego, co się dzieje,
kobiety, kolegi się nie rusza. Ja też tak uważam. Ja mam takie podejście, że jeżeli na przykład poznałbym dziewczynę na Tinderze, poszedłbym z nią na randkę, przespałbym się z nią i byśmy się na przykład zerwali ze sobą po miesiącu znajomości, to ja bym nie chciał, żeby mój kolega też się później z nią spotykał i z nią sypiał na przykład. Dla mnie było nielojalne i niefajne. Henry Szelinga nie ma kręgosłupa morałego. Właściwie zakończył swoją karierę. Żona nie lepsza. Obydwoje siebie warci. Przysięgała przed chłopem w zdrowiu i chorobie. Co z nimi? No z tym akurat do przysięgania w zdrowiu i w chorobie to nie do końca jestem w stanie się z tobą zgodzić. Z racji takiej, że wyobraź sobie, że jesteś w związku z jakąś kobietą i ona na przykład traci możliwość normalnego funkcjonowania, że się jest w stanie wegetatywnym. Pani Ania jest w ciągu... Nie no, bo tak, popatrzcie, widzę, też pójście na to z tej perspektywy. Każdy ma prawo do szczęścia, życie ma się tylko jedno, nie? I w momencie, w którym jesteś w związku i osoba, z którą się spotykasz, ulega wypadkowi i nie jest to wypadek, który polega na przykład na tym, że ona trafia na wózek inwalidzki, tylko jest to wypadek, który tak naprawdę wyłącza tę osobę z życia, bo z nią nawet rozmawiać nie możesz. Możesz na nią patrzeć i ją karmić. To nie możesz wymagać od tego, że taka osoba już do końca życia przy kimś takim zostanie. No to też jest... No ja tak uważam, nie? Więc uważam, że mimo wszystko dziewczyna ma prawo do tego, żeby budować sobie na nowo życie i ma prawo do tego, żeby też szukać takiej pomocy w życiu codziennym, oparcia u drugiego mężczyzny. Ale uważam też, że takim mężczyzną nie powinien być po prostu kolega twojego ekspartnera i tyle. No tak jest moje zdanie, no ja sobie tego nie wyobrażam. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to spoko. Niech każdy robi co chce. Ale myślę, że dużo osób rozumuje w sposób identyczny i oni trochę nie mają prawa mieć jakby złości do ludzi, którzy negatywnie na to patrzą. Mylisz się, Rafciu kochany. Przysięga małżeńska jest po coś. Jak coś przysięgasz, to masz się tego trzymać. Dopóki chłop żyje, to ona nie ma prawa ani prawnie, ani moralnie być w żadnym związku. Jeszcze raz, w zdrowiu i chorobie. No ja się nie do końca z tym zgadzam akurat, no i tyle. No słuchaj, czy w momencie, w którym przykładowo ktoś jest w śpiączce klinicznej i jest już wiadome, że się nie wybudzi na 99,9% nigdy, to czy wtedy możemy uznać go za 100% osobę nadal funkcjonującą? Podobnie trochę w tym przypadku, no jest w stanie wegetatywnym i według lekarzy nie ma szans na to, żeby wrócił do świadomości jakiejkolwiek. Jakby zostało samo ciało tak naprawdę, a mózg jest uszkodzony. Więc no to taki ciężki temat, no ja się z tym nie zgadzam, no to jest kwestia indywidualna. Natomiast uważam, że nie powinno się wziąć po koledze kobiety no matter what. Tak jest moje zdanie i tyle. Te afera. Zauważyłem, że niektórzy mniejsi tiktokerzy, youtuberzy próbują sobie ponabijać zasięgi na kręceniu afery w moją i Ani stronę. Słuchajcie, w wielu kwestiach nie macie racji, na co wam przedstawimy dokumentacje medyczne i zobaczycie, jak ta sytuacja wygląda naprawdę. W skrócie jego formą obrony jest to, że nie znamy życia. No tak, no nie zna życia ten, co nie był żony swojego kolegi. Ej, dobra, Konopski pcha się pod młotki, nie? Muszę przyznać, że zrobił się kąśliwy i zabawny, ale myślę, że Szeliga to tam zęby w tym momencie zjada własne. Ale sytuacja bycia z dziewczyna, która była z twoim kolegą, to jest słabe. No jest słabe. Natomiast sytuacja, gdzie mówisz o gościu jako ojcu i on jakkolwiek żyje, rozumiem, jakby znalazła oparcie. A to związujemy się z tym prawim synem. Ale nie, to dla mnie to totalnie abstrakcyjne, stary, nie? No to, nie, powiem ci tak, no to jest moje podejście, no każdy ma indywidualne, nie? No ale słuchaj, jeżeli mój kolega miałby dziewczynę, która by mi się zawsze podobała, to jakby ze sobą zerwali, to w życiu bym o niej nie wystartował. Bo uważam, że jest to słabe, tak się nie robi. Ja mam jedną taką cechę w sobie, szczerze, którą akurat bardzo lubię, że dla mnie dziewczyny kolegów są aseksualne. Nawet jak one są bardzo ładne i pociągające fizycznie, to mnie nie pociągają. Po prostu widzę w nich, jak widzę w nich, no mężczyznę w nich widzę. Pokażę wszystkim ludziom, to się nie znają, jaka jest prawda. To tak jakby nie o to się roznosi. Każdy wie, że ten trener żyje, ale po prostu nie ma świadomości. Przejdźmy teraz do live'a, na którym Szeliga tłumaczył się z całej sytuacji. Wyparł się jakiejkolwiek przyjaźni z trenerem. Na kolegę w dupę nie ruszamy, no to nie jest żaden mój kolega. To, że zbierałem pieniądze, bo chciałem pomóc, nie znaczy, że ktoś jest moim przyjacielem. Szkoda, że na programach... I to jest właśnie najgorsze, moim zdaniem. Cała ta wypowiedź, to wszystko w tej sytuacji Szeligi, to jest moim zdaniem najgorsze, że wyparł się kolegi, twierdząc, że nigdy nawet nim nie był, a jeszcze 2 lata temu nazywał go ojcem. Fame ciągle powtarzał, że traktował trenera jak ojca i że dużo mu zawdzięcza. Rafał mnie przygarnął,
Można powiedzieć, że zaczęłam go traktować jako ojca, dlatego też kurwa... I to moje zdanie stawia go totalnie w najgorszym świetle, nie? Jest to słabe, no i wszystko. Czuję się teraz zobowiązany, żeby mu pomagać. Czelika też wspomniał, że przecież interesowali się Anią przyjaciele Rafała i to nie jest tak, że wszyscy są tacy prawilni, na jakich wyglądają. Chopie, ją się interesowali k***a przyjaciele, chopie, Rafała. Rozumiesz, co chodzi? To nie jest tak, k***a, że wszyscy są prawilni, chopie, tacy sracy, a to, chopie, to zupełnie inaczej wygląda z tej prawdziwej perspektywy. Z tym tekstem to w sumie siebie podsumował. No ale nawet jeżeli miałby rację i faktycznie jego przyjaciele by do niej startowali, to nadal nie jest to w żaden sposób argumentem. Boję też się wybielać dzieckiem swojego trenera. Jak chłopie przyszliśmy z Brunem do niego i on coś tam powiedział do taty, tata nic się nie odzywa, nie rusza się, chłopie, nikt. I on się rozpłakał i pyta się, tata mnie już nie kocha, czemu nic nie mówi? I rozumiesz, o co chodzi. Mówi, że przecież on już nie jest świadomy i dzieci muszą mieć wzorzec w domu. Zrobiłaby im krzywdę, jakby była do końca życia sama, kurwa. Nie mieliby żadnego wzorca w domu. Powiem ci, Shelly, że ty super wzorcem musisz być dla dzieci. Powiedział też, że on przecież pokaże dokumentację medyczną, która ukaże, że trener jest w stanie wegetatywnym i nie ma szans na wyzdrowienie. Po pierwsze, to od kiedy można sobie w internecie pokazywać dla setek tysięcy osób cudzą dokumentację medyczną? Wątpię, że jakikolwiek sparaliżowany człowiek chciał, żeby ktoś wymachiwał jego dokumentację medyczną przy okazji jakiejś afery internetowej. Zresztą, co Shelliga chce udowadniać? Wiem, że trener jest sparaliżowany w stanie wegetatywnym. Tutaj chodzi o jego zachowanie i jakiś honor w stosunku do tego człowieka. To zrozumiałe, że kobieta chcąc wychować dzieci znalazła sobie kogoś do wsparcia i nie powinno się jej za to oceniać, ale Shelliga, który go nazywał ojcem, wycierał sobie mordy z biurką, to teraz wypiera się jakiejkolwiek znajomości z Rafałem. Tutaj chodzi o to, że bierzesz się za żonę swojego przyjaciela, który wciąż żyje i robisz sobie content na byciu z nią w związku oraz opiekowaniu się jego dzieci. Najgorsze jest to, że bierzesz się za dziewczynę swojego ex-przyjaciela czy kogoś, kogo uważałeś za, cytuję, ojca, a w momencie, kiedy ktoś ci to zarzuca, to mówisz, że to nigdy nie był twój przyjaciel. Czyli to moim zdaniem, to jest dla mnie najbardziej o. Czy się to na to, że po prostu, wiesz, pomagasz jakiemuś typowi, a nagle jesteś, wiesz, w związku. No ja wiem, no ale no... Po prostu nie wygląda dobrze, jak się na to patrzy, nie? Mam nadzieję, że zrobię tak, że jak się obudzi, to będzie ze mnie dumny. Dobra, ale to ostatnie zdanie jest cudowne akurat.